Witaj cię serdecznie w moim rozgardiaszu. To jest ucho testowe. Trochę ich zrobiłam, które wyszło mi tutaj za grube i stwierdziłam, że muszę zrobić kolejne. Jestem na etapie robienia sierści. Właśnie kończę, a żeby było jeszcze bardziej cudownie, dopadła mnie migrena. Wzięłam sobie tabletkę i działam na pół obrotu w zasadzie, ale włączyłam kamerę, żeby wam nagrać kawałek i pokazać, jak tworzę tą sierść kawałek po kawałku. Mam nadzieję, że coś będziecie widzieć. Jest to bardzo mozolny proces. Powiem wam, że trochę się zabrałam z motyką na słońce, ponieważ już dawno nie robiłam takiej dużej postaci tą techniką. Małe figurki tak, długowłose, ale koty to się bardzo długo robi. No, no figurka jest ogromna i takie kładzenie kłaczka przy kłaczku to jest naprawdę dużo pracy. Jeszcze następowały tam zmiany i tak dalej. Także trochę to zajmuje. No nie sądziłam, że aż będę tyle czasu mu poświęcać, przez co się trochę poprzesuwało wszystko. No ale co? Co zrobić, jak nic nie zrobisz? Do tego ten upał za oknem. Na razie jest chwila oddechu, ale to nie potrwa długo, ponieważ w czwartek już ma powrócić upał. Także no naprawdę będzie znowu moment przetrwania. Tam sobie rzucam sierść, ale powiem wam, jak tworzę tą sierść, czy tą wełnę rzucam, ale jak tworzę tą sierść, to naprawdę wszędzie są włosy, bo te kładki mi się wszędzie fruwają. A jeszcze jakiś przeciąg się stworzy, to już całkiem. W ustach wszędzie są kłaczki. We włosach. Muszę mieć osobny ciuch do siedzenia w domu. Osobny do wychodzenia. Osobny do pracy. Takie mamy w sumie robocze ciuchy zawsze. Bo te kłaczki się oblepiają wszystko. Także trochę tutaj podziubię i pójdę odpocząć, bo nie dam rady tak wytrzymać. Widzicie, ten kto nie miał migreny, ten nie wie, o co chodzi, ale to naprawdę nie jest zwykły ból głowy. To jest coś, co w ogóle zabiera wam całą energię. Są różne etapy. Od takich łagodniejszych jest aura. Na samym początku czujecie, że wam ciśnie głowa, po prostu to już nadchodzi. To lepiej zawczasu właśnie od razu wziąć tabletkę, bo potem jak się rozkręci, to może tabletka nawet wam nie pomóc. Niektórzy, zależy, różne są formy migreny i ja mam różne, nieraz są mocniejsze, są słabsze. Ostatnimi czasy są trochę słabsze, ale naprawdę były takie, że gdzie ja po prostu leżałam pół dnia w łóżku, bo nie dałam rady, po prostu ci tak niedobrze, że nie jesteś w stanie zrobić kroku. Naprawdę ja podziwiam ludzi, którzy pracują, chodzą do pracy i muszą no muszą pracować z migreną taką, taką strasznie mocną i to chyba, no nie wiem, muszą brać jakieś dni wolne, serio. Kto z was ma migrenę, niech się podzieli z tym, to sobie przebijemy wirtualnie piątkę. No i tak to właśnie wygląda. Dotworzenie sierści, kłaczek po kłaczku, kawałek po kawałku i zobaczcie, że to ja nie robię wszystkiego w jednym kierunku. I to trzeba obserwować na zdjęciu. Właśnie a propos, trzeba obejrzeć sobie zdjęcia kotów, jak się układają. Sierść, jak się układają, jak się układa sierść na nich. Że nie możemy zrobić sierści na całym kocie w tym samym kierunku. Że na przykład jadę w tą stronę, tylko widzicie, na bok trochę trzeba półokrężnie
No naprawdę. Jest tutaj gimnastyki sporej przy tym. Nie dość, że jesteśmy rzeźbiarzami, to jeszcze fryzjerami. Dlatego najlepsza forma dla początkujących, którzy chcą się bawić w sierść, to jest robić tą odwrotną igłą. Bo tutaj nie musicie wtedy się zastanawiać, jak to przyciąć. Na razie robię sobie ją taką dosyć niedługą, żebym potem mogła ją przystrzyc jeszcze bardziej, więc sobie zostawiam jakąś granicę błędu. No i dobrze, tak się to prezentuje. Jak sobie zaczeszemy w ten sposób, to wygląda tak. Miejcie też na uwadze, że właśnie podnosi to figurkę, czyli jest jeszcze wyżej niż było. Zobaczcie, o ile wyżej to jest. No, także. Także tak. Uciekam. Idę chwilę odpocząć. I potem będę robić następny kawałek. Aż do końca. Jeszcze mi, matko. Jeszcze mi ogon został. Także na razie zrobię sobie sierść po całości. Dojdę dziś do mniej więcej tego etapu. Będę patrzeć, ile zrobić też sierści na ogonie i czy też tego nie trzeba pogrubić, bo to też jest drugi problem może być z tego wyniknąć. No ale nic, zobaczymy, zostawię tak. Uciekam, do zobaczenia wkrótce. Witajcie w kolejnej odsłonie. Jestem na ostatnim etapie tworzenia sierści. W zasadzie jest już wszystko skończone, cała sierść jest dodana. Teraz będę się zajmować dodawaniem pręg, które będą dosłownie takie, tylko to będzie takie muskane w zasadzie tym kolorem, ponieważ ten kot ma bardzo stonowane te przejścia pomiędzy kolorami. I teraz jestem na etapie rozczesywania tej wełny, którą już stworzyłam, i niwelowaniu jakichś, wiecie, schodów na figurce. Że nieodzowne do tego jest zegarzówka. Bez zegarzówki ani róż. I rozczesuję sobie to grzebieniem. Takim gęstym, musi być gęsty grzebień, żeby to rozczesać. Ponieważ w czasie, kiedy powstawała ta figurka, przeobracać się figurką i zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. Się zbija w takie ząbki. A to trzeba doprowadzić do ładu i zobaczcie, jaka różnica jest pomiędzy górą a dołem. A góra wyglądała tak samo. Więc zobaczycie zaraz, jak to będzie fajnie się rozczesywać. I jak ważne jest to, żeby to było mocno przymocowane, że widzicie, sobie czeszę. Nic się z tym nie dzieje. Wychodzi tam jakaś wełna, bo wiadomo, że wyjdzie. Ale ten kot nic nie traci. Tak na razie. Powiem wam. Ledwo zipię z tymi upałami. Jeszcze parę dni, jeszcze 2-3 dni. I ponoć ma być koniec. A jeszcze w międzyczasie, jak sobie tak przeczesuję, to nieraz widzę dziury. Jest jakiś taki schodek nagły. No to mogę zawsze uzupełnić. Widzicie? Tu jest taki schodek. Go zaraz zniweluję. Trzeba mieć oko do tego, jak to zrobić. Trzeba trochę mieć tryk do fryzjerstwa. No jest zabawy z tym, jest. Dlatego chyba jestem jedną z nielicznych osób, która w ogóle się bawi w takie rzeczy. Bo jak obserwuję innych widzujących, no to niestety większość, czy niestety, czy stety, no to zależy też od widzującego, robi bez sierści kompletnie. I dlatego też u nich są tańsze te figurki. A ja się zabawiam w takie niuanse. Ale to dzięki temu ta figurka jest jeszcze bardziej realistyczna.
i niestety u mnie figurki nie są tanie właśnie dlatego, że się bawię w takie rzeczy, że każdy znajdzie dla siebie artystę, który będzie na jego kieszeń i taki też będzie taki będzie też stopień trudności u danych osób. Widzicie, jaką mam górę tu? Dziun, dziun. To wszystko trzeba zniwelować. Jak ja widzę, ja nie mam, mam hopla. Wiadomo, że ja to, tego nie zrobię idealnie. Nie, zawsze będą jakieś schody, ale wiecie, zawsze lepiej zrobić mniej schodów niż w całych schodach. To tak jakby zabrać psa czy kota do groomera i żeby wam wypuścił w takiej fryzurze. Ja mam fisia na tym punkcie. Jeśli chodzi o taką estetykę. Nie będzie to idealne, ale zawsze staram się, żeby to była jakaś różnica. Widzicie? No i już jest lepiej. Są tutaj jakieś lekkie schody, ale już nie jest tak, jak było wcześniej. Tego nie unikniemy, no. To jest dołączona sierść, także wiecie, to nie jest naturalnie rosnąca. Też musi być w danym kierunku, też każdy włosek. Też tak nie da się wszystkiego zrobić. No ale przynajmniej możemy się starać ku temu, żeby tak wyglądało. Dobra, idę niwelować dalej te schody. Już jest lepiej o wiele. Idziemy dalej. Nie jest tak, że się po prostu zbija ta warstwa pod spodem, idzie niżej i się zrobi właśnie taki schodek i trzeba to rozczesać. Dlatego takimi nożyczkami się super robi. Trochę nie za wiele powiem, bo ja się skupiam na tym, co robię. Nie za wiele mogę powiedzieć, ale... I tak właśnie. Kawałek po kawałku. No i co, już lepiej. Jesteśmy już na tym etapie mniej więcej. No co, 1000 razy lepiej to wygląda. Dobra, jadę dalej z tym koksem. Jeszcze mi zostały łapy, ogon jest rozczesany. Tak się prezentuje ogon. Ogólnie tak przód. Jeszcze trochę to podstrzygę, ale to ma do siebie wełna, że gdzie dotkniemy, tam się robi wklęśnięcie. Także trzeba potem sobie trochę do ładu doprowadzić tego kota też w domu. I nie miętolić go zbytnio. W poprzednich vlogach prosiłam was o to, abyście przesyłali mi zdjęcia swoich prac, jeżeli jesteście początkujący. No i w zasadzie nie tylko, ale najbardziej mi o początkujących chodzi, którzy wzorują się na moich pracach i jestem ich inspiracją do tworzenia swoich figurek realistycznych. I tutaj wam przedstawiam zdjęcie, takie zbiorcze prac pani Beaty, prawdopodobnie, bo mail nazywał się Betty, więc tak sądzę, ponieważ nie wiem, jakie jest imię, bo nie wiem, czy był podpisany pierwszy mail, a dlatego tak się dzieje, że nie wiem, bo wykasowałam sobie ostatnio wszystkie maile z załącznikami, ponieważ moja skrzynka odbiorcza jest już totalnie zapchana, bo przyjmując zamówienia muszę dostać zdjęcia i część ludzi wysyła mi zdjęcia też na maila o dużej pojemności. Te zdjęcia są i wszystko mi zapycha, więc musiałam zrobić czystki. No i też podzielił los ten mail pierwszy pani Beaty, mam nadzieję. Jak nie, to proszę mnie sprostować, jeżeli nie. Że nie jest to imię, ale tak się domyślam z nazwy maila. I przejdźmy do omawiania prac. Pierwsze, co muszę zrobić, to pochwalić za symetrię oczu. Ponieważ ja zaczynając filcowanie, to sama nie umiałam tego zrobić. Czasami teraz też mi się zdarza coś pokitwasić, więc myślę, że jeśli chodzi o początkujący etap, to jest po prostu idealnie. No zobaczcie, że one są wszystkie w równej linii. Są oczy robione
chyba filcowane są, bo się dobrze nie przyjrzałam temu, ale chyba tak. Jednej rzeczy, której mogę się przyczepić, to wielkości ujemnika, bo są za duże. No i proporcja też pyska do całej głowy nie jest taka, jak powinna. Jest trochę za szeroki ten pyszczek, ale to wszystko idzie w praniu, wyjdzie po latach, miesiącach filcowania. Proszę się nie przejmować, bo ja sama robiłam takie dziwolągi, że głowa mała, także to jest super, przynajmniej, że umie pani zachować te proporcje. A to naprawdę nie jest łatwe, jeżeli chodzi o sam początek i w ogóle realistyczne. Jeżeli ktoś od razu się łapie za realistyczne rzeczy, nie wiem, czy to były pierwsze pani realistyczne figurki, no to naprawdę, jeżeli są pierwsze, to szapoba, bo ja nawet chyba tak nie umiałam zrobić. Dopiero takie pierwsze, naprawdę realistycznie wyglądające, to po paru miesiącach dopiero mi wyszły. Buldożek jest świetny. Jest najbardziej prawdopodobny do oryginału. Mogę się przyczepić tylko właśnie do wielkości oczu tu u tego pieska, bo są ciut za duże, no i jamnik ma już stanowczo za duże oczy, ale wszystko to pokażę wam w kolejnym wyjściu, ponieważ opowiem wam, jak stworzyć szkielet psa. Będzie to na przykładzie Shih Tzu. Skąd wziąć ten wzór do szkieletu, jak sobie go w ogóle samemu stworzyć ten szkielet, także czekajcie chwilę, bądźcie cierpliwi i w kolejnym wejściu wam to wszystko wytłumaczę. Tu jeszcze może, jeżeli uda mi się to zrobić, zamieszczę zdjęcie pani Beaty konia, który mi się naprawdę podoba, ponieważ oczy też są idealnie na jednym poziomie. To nie jest naprawdę proste zrobić u konia. Raz zrobiłam konia, a wiecie, że koń nie ma oczu z przodu, tylko ma po bokach. I to jest naprawdę ciężko robić, filcować z jednej strony i potem patrzeć się z drugiej, czy jest idealnie prosto. Naprawdę, w filcowaniu oczy i uszy to chyba jest najtrudniejsza rzecz do przymocowania, tak wam powiem. I też w tym filmiku, w następnym wejściu, będę pokazywać, jak to zrobić. Jak dobrać te oczy, żeby były proporcjonalne do całej głowy. Także myślę, że to będzie coś ciekawego. No i do zobaczenia w kolejnym wejściu. I bardzo serdecznie dziękuję za te przepiękne prace. Jeszcze wam pokażę je tutaj w międzyczasie. Zaczekam na kolejnych chętnych do skrytykowania swoich prac. Mam nadzieję, że nie byłam surowa, ale chciałam pokazać to, co jest najważniejsze w ogóle w pracach. Ale jak, jeśli chodzi o sam początek, no to jest rewelka. Jestem fanką Buldożka. Jak widzicie na załączonym obrazku, przystąpię zaraz do omawiania, jak zabrać się w ogóle za tworzenie realistycznych figurek i co jest podstawą do tego, aby je stworzyć i co ułatwi wam życie. Na pewno nie róbcie tego z głowy, no chyba, że jesteście mistrzami w tworzeniu z głowy, no ja nie jestem. Na początek należy sobie znaleźć w internecie, bo gdzieżby indziej. No chyba, że macie takie książki, atlasy, no ale to jest ograniczone ma możliwości takie grafiki i zdjęcia, ponieważ nie możemy zmienić ich wielkości, jeżeli mamy jakieś zdjęcie. A bardzo ważne jest to, aby dało się manipulować tymi zdjęciami i zmieniać sobie wielkości. Także znajdujemy sobie grafikę szkieletu, jak tutaj mam, i budowy ciała bez sierści danej rasy psa, której chcemy wykonać. Tu będziemy się opierać na psie. Nie jestem mistrzem na razie od kotów, choć mam nadzieję, że będę. Trzymajcie za mnie kciuki. Ale wytłumaczę wam na podstawie psów, jak się do tego zabrać. Najczęściej szukam tych grafik na Pinterestie, wpisując sobie na przykład Shih Tzu Anatomy i wyskoczyło mi właśnie coś takiego, co jest bardzo, ale to bardzo potrzebne, bo na tym opieramy całą swoją figurkę. Drukujemy sobie taką grafikę lub zmniejszamy do takiej wielkości, jaką chcemy wykonać figurkę. Czyli chcemy 10-centymetrowego psa. W tym przypadku u mnie liczy się długość, jeżeli pies jest dłuższy niż wysoki. Więc
u mnie miarą jest długość. Także ja mniej więcej szukam psa, który ma około 10 cm. Nie mamy miarki w oczach, nigdy nie zrobimy co do milimetra, co do centymetra tej figurki. Trzeba brać pod uwagę to, że się pomylimy około pół do centymetra nawet, albo nawet dwóch czasami, bo też tak bywa. Na początku to na pewno się pomylicie, czego Wam jak najmniej życzę, no ale będę Wam starać się opowiedzieć tak, żebyście jak najmniej mieli błędów. Czyli szukamy sobie psa, w moim przypadku takiego, który będzie miał około 10 cm. Tutaj wziąłam sobie grafikę, pomniejszyłam do tej wielkości 9,5, czyli odjęłam sobie około pół centymetra na to, że się pomylę, czyli jak sobie zrobię tą figurkę, to zawsze po dodaniu tej sierści i tak dalej, to zawsze będzie odstawało jakieś 2 mm z jednej i z drugiej strony. Do tego bierzemy pod uwagę sierść, którą zrobimy, która też doda nam wielkości, czyli 9,5, jeżeli chcemy mieć 10 cm około, czyli pewnie wyjdzie gdzieś około 10,5 w domyśle. Bierzemy sobie taką wielkość takiej grafiki. Centymetr, zapomniałam w ogóle powiedzieć na samym początku. Z centymetrem no to żyjemy, możemy spać i tak dalej, żartuję, ale naprawdę centymetr to jest coś obowiązkowego przy filcowaniu, przy tworzeniu ogólnie brył i rzeźbieniu. Bo filcowanie to jest nic innego jak rzeźbienie w wełnie. Jestem totalnym samoukiem, to jeszcze muszę zaznaczyć. Wszystkiego uczyłam się sama z obserwacji, z oglądania zdjęć i filmów znalezionych w internecie. Fajnie sobie też znaleźć, o to Wam mogę podpowiedzieć, na YouTubie filmy jak ludzie rzeźbią w glinie lub w masie takiej termoutwardzalnej. Jakiś super sculpey, czy na przykład można sobie tam wpisać. Zazwyczaj to są jednak anglojęzyczne filmy, także szukajcie bardziej po angielsku niż po polsku. Polecam Wam właśnie szukanie, jak ludzie rzeźbią w czymkolwiek. To jest najlepiej. I najlepiej sobie znaleźć takich naprawdę już zaawansowanych mistrzów w tej dziedzinie. Dobra, mamy już tą grafikę. Najlepiej właśnie mieć szkielet i psa już bez sierści, z mięśniami i tak dalej. Czyli ja to mówię, wersja na goło. Pies, który jest ogolony na, wiecie, na zero. Wtedy widać każdy niuans. Mamy tego około 10 cm. Tutaj mam 9,5. Aha, i mierzymy mniej więcej od szyi tutaj do końca. To jest nasza długość, nie? Tu mamy 9,5 cm. 9,5 cm na 10 cm. Bo jeszcze muszę Wam powiedzieć, wiecie, jak się mierzy psa ogólnie w kłębie, a kłąb jest dotąd. Więc nie mówcie ludziom, że to jest. Musicie mówić, jak to się mierzy, żeby ludzie, którzy chcą od Was kupić, trzeba powiedzieć, że to jest długość od podstawy do czubka głowy na przykład, albo od głowy, od czubka, na przykład od podstawy nosa na przykład do ogona, nie? Tego, to jest bardzo ważne, jaka to jest właśnie długość, którą podajecie. Mam nadzieję, że nie zagmatwałam, więc mamy wydrukowane już lub mamy na komputerze tą wielkość, którą chcemy. I co? I znajdujemy sobie też głowę, bo przecież profil nam niczego nie załatwi. Więc znowu mierzymy centymetrem, jaką głowę mniej więcej chcemy, a to nam pomoże mierząc profil. I tu jest około 3 cm. I sobie wydrukowałam taką głowę i popatrzcie, to jest najlepsze, że ta głowa od spodu ma 3 cm, ta ma 2,8 około. Zaraz Wam pokażę. O! 2,8. Teraz widzicie? 2 mm wielkości. Czyli w zasadzie jest prawie to samo. Dlatego różnica jest około 2 mm akurat w tym przypadku, bo pewnie znowu zrobię większą, więc dlatego to mi chodziło, żeby to miało około 3 cm. I zobaczcie, jak to wygląda.
tutaj porównując, że wydaje się, że to nie pasuje do tej głowy, że jest o wiele większa, nie? A to wcale nieprawda, bo to dzieli je tylko 2 mm. I to jest bardzo ważne, żeby mieć taką głowę na wprost. I jeżeli opieramy się na zdjęciach, to nigdy nie bierzemy sobie zdjęć, z których widać psa z góry, od dołu, z pół profili i w ogóle, bo nigdy nie widzimy wtedy, jak wygląda w rzeczywistości. Musi być też w mniej więcej odległości, nie może być bardzo blisko zrobione zdjęcie, bo ta głowa jest wtedy nieproporcjonalnie wielka do całości całego ciała. I to też jest bardzo ważne. Te wszystkie niuanse składają się na to, żeby zrobić super figurkę. Także mamy tą głowę, mamy profil całego ciała. Teraz zabieramy się za to, żeby stworzyć tą figurkę. Potrzebne nam są oczy też do tej figurki. Więc bierzemy sobie centymetr, bez którego się nie ruszamy i mierzymy te oczy. Tu wychodzi mniej więcej 5 mm, 4-5 mm. Ale, żeby Was to nie zwiodło, przecież to jest głowa już obleczona skórą, więc oko jest w środku. Więc bierzemy też pod uwagę to, że on ma powiekę, która przykrywa to oko. I zawsze to oko jest większe tam pod spodem. Więc nie możemy sobie wziąć 4-5 mm oka, bo jak przykryjemy sobie to sierścią, wełną, to zmniejszymy go jeszcze bardziej. Czyli docelowo będziemy mieli mniejsze oko, niż sobie tutaj zmierzyliśmy. Więc zawsze, jeżeli tutaj jest 4-5 mm, to bierzemy sobie milimetr, nawet dwa więcej, a że nie ma 7-milimetrowych oczek, bo to sprawdziłam, no to używam 6 i mam tutaj takie koraliki, które świetnie się sprawdzają akurat przy Shih Tzu, bo one mają duże takie okrągłe oczy. O, zobaczcie, trochę na milimetr na zewnątrz wychodzi, więc świetnie będzie pasować. Świetnie pasuje, dlatego też właśnie, chodzi mi jeszcze o to, się zakałapućkałam już. Dlaczego jeszcze drukujemy sobie tą głowę na wprost? Żeby sobie też zmierzyć odległość między oczami. Wyznaczamy sobie środek też głowy potem i mierzymy sobie od środka, ile jest na każdą stronę, żeby oko dobrze wyznaczyć. Nie mam jeszcze zrobionej głowy, co mogłabym Wam pokazać, ale jak ją będę miała zrobioną, bo akurat robię w Shih Tzu, także będę Wam pokazywać mniej więcej na tej podstawie już zrobionego, ale na razie taką na sucho podstawę Wam opowiem, jak to zrobić. Więc mierzymy, żeby dobrze były oczy ułożone i nie takiej wielkości jak chcemy, to trzeba sobie właśnie zmierzyć odległość między oczami. Wyznaczamy sobie też środek. Tutaj akurat nie mam długopisa ani ołówka, dziś pogubiłam. A nie, jest. Mam ołówek. Właśnie trzeba ołówek jeszcze mieć z sobą. Więc sobie wyznaczyć mniej więcej środek. O. I potem mierzymy sobie na zewnątrz. Tutaj około jest 6 cm po każdej, 6 mm na każdą stronę, czyli 1,2 mm. I naprawdę to trzeba mierzyć. Te milimetry są bardzo ważne. Bo 2 mm w jedną stronę, 2 mm w drugą i jest już całkiem inaczej. Psy też nie mają oczu idealnie na wprost. Mają trochę po skosie, ale nie za bardzo, żeby nie przegiąć. Także nie robimy bardzo na wprost, tylko trochę jest tak na boki. Minimalnie. Ale na sam początek możecie robić na wprost, bo to chyba Wam ułatwi sprawę. Jeżeli nie sprzedajecie tych figurek, to wiecie, zawsze się na czymś musicie nauczyć. Także mierzymy głowę całościowo, ile mam mieć, czyli około 3 cm. Ile mają mieć oczy całościowo, czyli około 2,5 może Wam to wyjść. I co najważniejsze, wielkość między oczami jest bardzo ważna. No i sama wielkość oczu. I coś Wam jeszcze pokażę a propos wielkości oczu. To jest 6-milimetrowe oko, które sobie wybrałam. A to jest 8. A to jest 6 te safety eyes. Zobaczcie, to są tylko 2 mm różnicy. A jaka jest różnica w ogóle wielkości?
Ogromna, totalna przepaść pomiędzy tymi oczami. Dlatego trzeba naprawdę uważać, moim zdaniem, chyba lepiej sobie wziąć trochę większe niż za małe, bo zawsze możecie uratować sprawę, tu wam daję tipa, tym, że przykryjecie to powieką. A tu niestety już nie odkryjecie tak, żeby było to oko powiększone, więc jak zrobicie za duże, to zawsze możecie sobie przykryć to powieką. Taki tip ode mnie. Dobra, to by było na tyle, jeżeli co skąd wziąć, czyli z internetu, z Pinteresta najlepiej. Szukajcie sobie na stronach, które się zajmują rasami psów. Najlepiej wchodzić na jakieś związki kynologiczne, opisy rasy i tak dalej. Bo to muszą być psy, które są zgodne ze wzorcem, najlepiej FCI. Chyba jedynie FCI. Bo FCI to jest związek kynologiczny z Europy, a jeszcze jest AKC, który jest z Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie mylę, bo jeszcze jest chyba trzeci z Anglii. AKC chyba. Poprawcie mnie, jak ja coś tam pokiwasiłam, ale mi się zdaje, że AKC. Czekajcie, teraz to sprawdzę. Tak, wszystko się zgadza. American Kennel Club, no właśnie, przecież to jest od tego skrót, matko, to już wiecie. 30 stopni w cieniu zobowiązuje brak myślenia. Także. Dobra, mam nadzieję, że wam nie nakitwasiłam. Wybaczcie, jeżeli zamotanie opowiadam, ale wpadają mi różne wątki do głowy i próbuję wam wszystko naraz przekazać. Mam nadzieję, że jest to dla was zrozumiałe. Tutaj mam taką podstawę głowy, nie głowy, tylko Boże, tułowia. Podstawę tułowia, którą sobie zrobiłam i widzicie, przykładam sobie i wszystko pasuje. I może jeszcze albo gdzieś w czasie tej mojej gadki będzie tutaj na górze pokazywane, jak tworzyłam owczarka belgijskiego Malinua i jak przykładałam te części ciała, to może będziecie widzieli pewnie gdzieś w tyle, albo będzie to przerywnikiem pomiędzy moim gadaniem, albo gdzieś na końcu. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o figurkę bez szkieletu w środku drucianego, a wam zaraz pokażę, jak zrobić ten szkielet druciany. No to mamy tak, szkielet i teraz właśnie mam bardzo potrzebny szkielet. Jeżeli nie mamy szkieletu, to sobie najlepiej by narysować, więc ja wam pokażę tak mniej więcej na łoko. Jeden ołówek tu. Wyznaczyć sobie, jak będzie wyglądał ten szkielet. Najlepiej mieć szkielet, ale jeżeli go nie macie, to najlepiej sobie zrobić tak. Tu jest ten drucik do głowy. Sąsiad akurat wziął się za jakieś stukanie. No ale takie życie. Tu jest grzbiet do kręgosłupa. Łapy. Mniej więcej po środku łapy zakręcacie. Tu jest mniej więcej odtąd, trzeba sobie zaznaczyć, bark, łokieć i jedziecie w dół, dotąd. O, i macie szkielet narysowany. Jeżeli macie, znaleźliście sobie szkielet normalny, no to to jest sprawa ułatwiona, bo macie prosto. Gdzie dam ten ołówek? Tu. Tu jest sprawa ułatwiona. Wyznaczacie sobie w ten sposób. Jedziecie tak, tak. Mniej więcej tak jak pokazałam. Tam. Tak. I dotąd. Tak. Kolano. I łapa. Zobaczymy, jak tam mi wyszło. Podobnie. Dobra. No to jedziemy sobie według tego na razie. Mam tutaj ten drucik pokryty taką gumą. Nie wiem nawet, co to jest, ogrodniczy czy florystyczny. Gdzieś go znalazłam. No i jedziemy tak, jak idzie ten kręgosłup. Odcinek szyjny, kręgosłup. Bierzemy sobie, zawsze zostawiamy gdzieś
tyle w zapasie. Cążki wcinamy. No i mamy kręgosłup. I są dwie szkoły. Niektórzy sobie na tym poprzestają i okalają to po prostu wełną i zafilcowywują. Albo jeżeli chcesz sobie utrudnić życie, tak jak ja czasami, robię różne wersje. I taką, że okalam to wełną czasami, bo to jest zależne od tego, jakiego też psa macie. To też wam mogę powiedzieć, tego typa. Jeżeli macie grubego psa, to tak na chłopski rozum tłumacząc, to bez sensu byłoby się męczyć z tym szkieletem całościowym, ponieważ i tak on będzie zabetonowany tak, że i tak nie ruszycie tym szkieletem. Więc możecie nawet pozbyć się tej części i tej pozostałej i tylko sobie zrobić drucik, tak mniej więcej dotąd, który wyznaczy szyję, bo to jest jedno ważne, żeby się ta szyja ruszała. Chociaż mimo nieraz jest tak, że psy są tak właśnie zbite, na przykład buldożki francuskie, one mają bardzo duże karki i tak dalej, także jak już nabudujecie tej sierści na tym, tej wełny, grubo zbijecie, to możliwe jest tak, że niewiele możecie ruszyć tą głową. Wszystko jest zależne od tego, jaki to jest pies. Jeżeli jest szczupły, to tak, to oczywiście. To róbcie na szkielecie i wtedy będzie fajnie to wyglądało i będziecie mogli nawet, wiecie, więcej powyginać go. Także na razie robię taką wersję, że jak najpełniejszą, a jeżeli chcecie potem zrezygnować z pewnych części, punktów programu, no to oczywiście zrezygnujcie. To wszystko zależy od tego, jaki ten pies będzie i jaki kurpulentny, czy gruby, czy chudy i tak dalej. No i teraz mierzymy sobie mniej więcej tą klatkę piersiową, łokieć, i jedziemy tak jak wzdłuż tej linii, którą sobie narysowaliśmy. Tutaj łapa i zostawcie sobie zawsze za długi kawałek, że w razie czego jakbyście się pomylili, to zawsze sobie możecie skrócić. Pamiętajcie, zawsze za dużo jest najlepiej, lepiej niż za mało. Czyli mamy tak, wyprostowujemy sobie najlepiej, żeby wiedzieć, jak sobie obciąć ten kawałek. I tak, o, trochę za dużo. I mamy przednie łapy. To samo robimy z tylną. Najlepiej sobie tak za dużo wziąć. Tak, 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 tak. Nawet można więcej zostawić. Powiem wam, zrobimy tak. Bo potem jak będę zaginać na kręgosłupie, no to sobie popcinam, jak będzie za dużo. No i tak. Tak. I mamy tylne łapy. Jak widzicie, ogona nie zrobiłam. Zostawiam sobie. Możecie sobie zrobić. Zależy. Ale mi lepiej jest zawsze dodawać go na sam koniec. Bo też można się pomylić. Więc dobrze. Zaginiemy sobie tutaj, właśnie gdzie się zaczyna ten ogon, żeby wiedzieć, gdzie tylne łapy przyczepić, czyli mamy przednie. W połowie sobie zginamy. No i zakręcamy. Mniej więcej zaczniemy może na jakiś centymetr przed. O! Dobra. Tak. I tak. I tak. Tu sobie odwrócić najlepiej. Jest takie proste, jakby się wydawać mogło. Mam nadzieję, że nie pomyliłam drucików.
Za bardzo zagięłam to, o, w ten sposób. No i dobra. I mamy przód i tył. Żadna filozofia tego wszystkiego. Tu sobie najlepiej tutaj gdzieś zagiąć i wkręcić w całość. W ten sposób. No i mamy szkielet. Idziemy tak, tak. Tak. I ta przednia tak samo. Gdzie? Żeby wygiąć dobrze. Coś mi tu nie pasuje. O. Łapami jest najgorzej właśnie. To ustanawianie, gdzie jest początek, gdzie koniec, czegokolwiek. Potem jeszcze w czasie filcowania i tak 30 razy jeszcze to zmienicie. Dobra, to jest tak. To jest nawet za krótkie, powiem wam. Jeszcze trochę. O. Tak. No i mamy klatka piersiowa. Kolano, łokieć, kolano było z tamtej strony. No i łapa. Tu jest tak samo. Trochę jest gimnastyki z tym wszystkim. Wiecie. Tak, tak, tak. I tak. O, mniej więcej. Czekajcie. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. No i dobra, wyregulowałam tak, jak powinno być. Nie zajmowałam wam już czasu. No i zobaczcie, jak to wygląda, jak to pasuje. Tu jest tak, tu tak. Łokieć. Jeszcze 30 razy pewnie będzie regulowany podczas filcowania, ale tak z grubsza się prezentuje, nie? I stoi na czterech łapach. Czekajcie, przekręcę tak. Nic się nie gibie. Tu można przyciąć to za długie, ale i tak sobie tutaj zostawcie kawałek. No, i tak się prezentuje szkielet. Na tym tyle będzie lepiej. Na takiego shih tzu. A potem to już jest wasza inwencja twórcza, żeby pasowało do tych rysów ciała. Musicie się wpasować, nakładając warstwa po warstwie, aby pasowało właśnie do tej całej figurki. Także wszystko to trzeba nabudować. Mam nadzieję, że objaśniłam wam chyba najprościej, jak można, jak zrobić szkielet. Także róbcie sobie testy w swoim domu i wysyłajcie mi swoje szkielety, jak zrobiliście psy na drucie. Tak wam, mam nadzieję, że to wam pomoże. Także to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten vlog. Dziękuję wszystkim za wszelkie komentarze, łapki w górę. Pamiętajcie, to jest najlepsza pomoc dla mnie, jeżeli będziecie się udzielać w komentarzach właśnie i dawali te łapki. Bo bez tego to ja nie wiem, czy to komuś w ogóle przysłużyło, czy ktoś to obejrzał, czy włączył, czy i potem sobie wyłączył. Także co, życzę wam miłego tygodnia. Wysyłajcie swoje prace do mnie. Oczywiście mail jest w opisie tego filmu. Wszelkie pytania też umieszczajcie w komentarzach. Postaram się na bieżąco odpowiadać, jeżeli będę miała czas. To co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!